poranek sobotni 17 grudnia, przedświąteczny czas, a my już jesteśmy w okolicach Zakopanego, a tak naprawdę Białki Taczańskiej. I nasza radosna grupa za chwilkę będzie moczyła swoje lekko zmęczone jazdą ciała w termie Bania, czyli najnowszych na Podhalu basenach termalnych. To białe to jest śnieg, ja tak mówię o tym dlatego, że w Łańcu ani w Fasanowie ani grama białego puchu, a tutaj po prostu fantastycznie. To się nazywa Friday, zabawa najwyższych lotów. O, ja spojrzałem drugą część naszej ekipy. No, nieźle się siostry tam urządziły. Całkiem fajna zabawa śnieżkami. Przez co oczywiście nie mogły wejść z nami na basen, a no, bawimy się właśnie w taki sposób z dziećmi. No, ja wiedziałem, że się zacznie poważna bitwa na kulki. Siostry sprowokowały. No i kontynuują. Całkiem nieźle im to wychodzi. Nam dokładnie o coś takiego chodziło. Wieczorne Zakopane. Jesteśmy po wyśmienitym obiedzie. Spacerujemy w tej chwili po cudownie oświetlonych, już bardzo świątecznych i bardzo śliskich krupówkach. Powrotku się kończy, ale kończy się bardzo sympatycznym akcentem. Taki bardzo fajny grill przygotowany tutaj przez właścicieli pensjonatu i przez siostry. My się oczywiście tutaj cieszymy. Pensjonat to 7-gwiazdkowy dom wypoczynkowy Tatry w Małym Cichym. Bardzo sympatycznie. Jest 18 grudnia, niedzielny poranek. Słoneczko wychodzi za chmurek. Myślę, że za chwilkę Tatry będzie widać w pełnej okazałości, a my w tej chwili pakujemy się z gościnnego domu wypoczynkowego Tatry w Małym Cichym i powolutku będziemy kierować się w stronę Zakopanego. No, pierwsza ekipa maluszków już jest. Jest niedzielny poranek. Mamy z całą naszą sympatyczną ekipą roześmianych i radosnych dzieci.
oraz bardzo sympatycznych sióstr zakonnych. Udajemy się do Sanktuarium Matki Boskiej Chatyńskiej na Krzeptówkach, aby uczestniczyć we mszy świętej. Myślę, że mamy wyjątkowe szczęście. Woda się jeszcze bardziej wyklarowała, słoneczko. Śnieżek już przestał puszyć. Na poziomie 1000 metrów, czyli to jesteśmy teraz w Kuźnicach, temperatura minus 1, a na Kasprowym minus 11, a my właśnie wagonikiem, tą kolejką linową wjeżdżamy za chwileńkę z całą grupą dzieci na Kasprowy Wiar. Karolina, rozpoznawaj te ślady. Nie w dół, tylko w górę lodziach. Siostra Antonino, uważaj na słupa. O, tu to one kurde. Pisa! 956 metrów, szczytka z prawego wierchu, minus 11. No i bardzo nam się to podoba. Wcale nie żałujemy, że tu wjechaliśmy, a wręcz przeciwnie, jest po prostu rewelacja. A teraz już blisko, nie? Co tam idzie? Słuchaj, chodź tutaj, masz no, drodzy Państwo, wszyscy ofiarodawcy, wszyscy, którzy wspomogli naszą akcję, raz bardzo mocno pozdrawiamy z dziećmi z Domu Dziecka imieniem Ojca Gwidona w Pacanowie, ale pozdrawiamy Was z Kasprowego Wierchu, z bardzo zimowego szczytu Kasprowego Wierchu, bardzo zamglonego. Natomiast na Kasprowym Wierchu, tym bardzo mocno zaśnieżonym i bardzo chłodnym, najsympatyczniejszym i najcieplejszym widokiem jest widok dzieci, radosnych, uśmiechniętych, a to dzięki Wam nam się udało to zrealizować. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Opuszczamy gościnne Kuźnice i ciepłe Kuźnice. Tu jest zaledwie minus 1. Zdecydowanie cieplej niż na Kasprowym. To już chyba nasze ostatnie chwile dzisiejszym pod Tatrami. A na koniec oczywiście nie mogło zabraknąć wielkiej krokwi. No a za chwilkę ruszamy do Krakowa. W naszej mikołajkowej tradycji musiało się stać radość. Prawie na koniec naszej wycieczki wizyta w McDonaldzie zestawy Happy Meal i troszkę suwenirów jeszcze od firmy McDonald's, ale nas tu sympatycznie potraktowali. Karolinko, kochanie, jedno tutaj przekażesz. Eliza, następne. Jurek, dziewczynie przekaż, proszę. Eliza, to dobra. No to wiesz co, jeszcze panu temu.